Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości siłą rzeczy od dawna twierdzi, że tu nie chodzi o żadne zmiany w sądownictwie, tylko tutaj idzie o zmianę władzy w Polsce, na taką, która będzie odpowiadała Brukseli, tak naprawdę Berlinowi, co bliskie jest sercu pani von der Leyen, z powodów jakich nie muszę tego szerzej chyba uzasadniać. Zresztą pani von der Leyen kiedyś w przepływie szczerości sama życzyła panu Donaldowi Tuskowi powrotu na urząd premiera i wyrażała nadzieję, że będzie mogła go chyba nawet w takich warunkach w Polsce odwiedzić. I to jest właśnie realizacja tego scenariusza. Komisja Europejska po raz kolejny oszukuje Polskę. Jeżeli to byłoby prawdą, to znaczy mamy do czynienia z wielkim skandalem i kolejnym oszustwem ze strony Komisji Europejskiej. Solidarna Polska, mówiąc te słowa Ministerstwu Sprawiedliwości, które mam zawsze reprezentować, konsekwentnie stały na stanowisku, że to tak się może skończyć. I dlatego uważaliśmy, że trzeba podjąć zdecydowaną, asertywną grę z Komisją Europejską, która gra nieczystymi kartami. Jak ktoś gra nieczystymi kartami, to trzeba zastosować taką strategię, która będzie adekwatna i właściwa dla oszusta, a nie dla lojalnego, rzetelnego partnera.